E, tym razem będzie to 11 jurajski turniej seniorów i Elity e, pod honorowym patronatem prezydenta miasta Częstochowy Krzysztofa Matejaszczyka. E, turniej jest, e, tak naprawdę są dwa oddzielne turnieje. Jeden turniej to jest turniej Elity, w której wystąpią e, najlepsi zawodnicy w Polsce e, między innymi Olimpijczyk z Rio e, po raz kolejny przyjeżdża do Częstochowy Adrian Dziółko, który w, w e, zeszłym weekend e, zajął drugie miejsce w Holandii na turnieju. Natomiast drugi turniej to jest turniej seniorów, i tutaj ten turniej jest z podziałem na kategorie wiekowe. Najmłodsza kategoria wśród mężczyzn to jest plus 30 lat, natomiast wśród kobiet plus 25 lat. Natomiast ciekawostką jest to, że najstarszą kategorią jest plus 75. Czyli to też będzie warto obejrzeć. Zdecydowanie tak, bo to panowie w tej kategorii nie odpuszczają żadnej lotki. Szczególnie, że to taki dynamiczny sport. Bardzo. Prawda? Prawda? Do, do za każdym razem, kiedy rozmawiamy o badmintonie, to o to pytam, co jest takiego wyjątkowego w tej dyscyplinie. I zapytam o to jeszcze raz, żeby to podkreślić, że warto pojawić się w hali Polonia w ten najbliższy weekend. Ja myślę, że szybkość, bo jest to najszybszy sport rakietowy na świecie. Czyli te, te lotki, które lecą z prędkością około 400 km na godzinę. E, jest dynamika, jest... E... Jest duży refleks, zawodnik musi mieć, żeby tą lotkę odbić, więc, więc naprawdę jest, jest, jest na co popatrzeć.